Zmartwychwstał, alleluja! Kochani, mamy w końcu pragnioną Wielkanoc. Jeśli Wielkanoc, to musi być Słowo Boże. Tak więc, ruszam! Zanim o Wielkanocy, to moi mili, posłuchajcie historii pewnego odkrywcy, który wybrał się na wyprawę do dżungli. Przemierzając dżunglę, napotkał któregoś razu dziwne plemię. Zobaczył, że w tym plemieniu nie ma starych ludzi. Ani jednego. Siedząc trochę dłużej, został zaproszony na urodziny samego wodza. Cieszył się bardzo, no bo urodziny to, jak każdy wiemy, wspaniała impreza. Tymczasem postanowił zapytać się, które to będą urodziny wodza tej dżungli, w której on tutaj chodzi i zwiedza. Powiedzieli mu: 489. Zamurowało. A, bo myśmy jeszcze ci nie mówili o naszym wielkim sekrecie. Nasz wódz któregoś razu odkrył niesamowitą rzecz. Eliksir. Eliksir wiecznej młodości i ciągłego życia. Jeśli tylko się go napijesz, skosztujesz, to wtedy do końca będziesz już młody. Nigdy się nie zestarzejesz i nigdy nie umrzesz. Chcesz się napić? Nasz wędrowiec popatrzył, zastanawiał się grubo, a jego rozmówcy powtarzali mu: tylko uważaj, jeśli się go napijesz, nie będzie odwrotu. Już nigdy nie umrzesz. Co wy byście zrobili, gdyby ten eliksir miał być do wypicia przez was? Zastanawiacie się, co ja bym zrobił z takim eliksirem? Na pewno bym go nie wypił. Dlaczego bym go nie wypił? Jak myślicie? Nie chciałbym żyć wiecznie? Może bym chciał. Ale nie tu i teraz. Przecież Pan Jezus obiecał nam życie wieczne razem ze sobą. Tylko pomyślcie. Żylibyście cały czas nieustannie, a wszyscy wkoło by poumierali. Dziś wielkanocne Słowo Boże mówi nam i opowiada o kobietach, które przyszły do grobu i spotkały tam młodych mężczyzn w śniących szatach, aniołów, młodzieńców i usłyszały od nich pytanie: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj. Zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei. Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. Oto Słowo Pańskie. Moi mili, zmartwychwstanie to całkowita nowa jakość. To rzecz, której sobie nie wyobrażamy. Czekając na zmartwychwstanie, czekamy na prawdziwe życie, gdzie będziemy razem ze wszystkimi, a co najważniejsze, z Chrystusem, który po to zmartwychwstał, byśmy my sami mogli prawdziwie zmartwychwstać. I to jest najpiękniejsza radość prawdziwego, wiecznego życia. Cieszę się, że wszyscy już wiedzą, rozumieją KPW. Jeszcze raz wszystkiego dobrego wam życzę na te święta Wielkiej Nocy. Radości zmartwychwstania. I jeśli nie chcesz, by cię ominęło następne kazanie, subskrybuj ten kanał. Do zobaczenia. Poproś rodziców, niech klikają subskrybuj.